Szponiak wygląda jak skrzyżowanie zębiroga zamkogłowego i śmiertnika zębacza. Dzięki smukłej, dwunogiej sylwetce, bazowanej na tym ostatnim, smok przypomina nieco terapoda. Ma średniej długości szyję, na której osadzona jest okrągła i stosunkowo duża głowa, wzorowana w pewnym stopniu na pysku zębiroga. Oczy mają żółtą barwę i są rozmieszczone po bokach głowy, zaś między nozdrzami wyrasta duży róg. Zęby nie są zbyt długie, ale ostre i potrafią mocno łapać różne obiekty. Łeb smoka otoczony jest z tyłu rzędem zaokrąglonych wypustek. Dwie silne nogi pozwalają smokowi szybko biegać. Nazwa gatunku najprawdopodobniej wzięła się od chwytnych, grubych szponów, w które gad jest wyposażony. Smok lata dzięki parze średniej wielkości skrzydeł. Wzdłuż grzbietu ciągnie się pojedynczy rząd zaokrąglonych, zwężających się nasady wypustek, podobnych do tych spotkanych u zębi roga. Skóra szponiaka może mieć przeróżne odmiany kolorystyczne. Poznane zostały osobniki fioletowe, żółte, czerwone, szarawe czy zielone. Spód ciała zawsze jest jaśniejszy, natomiast wypustki grzbietowe zwykle mają zupełnie inny kolor niż cała reszta ciała. Jako pisklęta, smoczki są energiczne i ufne wobec ludzi. Lubią zakłócać spokój innym, głównie dorosłym przedstawicielom smoczej rasy. Jak wszystkie pisklęta, ignorują rozkazy alfy. Dorosłe również są wulkanem energii, który trudno zmęczyć lub poskromić. Lot na nieułożonych smokach jest szalony i wymaga nieco doświadczenia, by skierować je w wybraną stronę. Są przekorne i uparte. Potrafią zrobić jeźdźcowi na złość, ale i zachować się odpowiednio do sytuacji, gdy wyczują jej powagę. Nieznana jest metoda tresury szponiaka. Jednak ze względu na jego ufną i energiczną naturę, sam proces oswajania z pewnością nie jest trudny. Szponiak ma ogień podobny do ognia straszliwca straszliwego. Jest to skoncentrowany, gorący płomień. W przeciwieństwie do wspomnianego gatunku, ogień szponiaka ma kolor jasnozielony. Szponiaki, zwłaszcza młode osobniki, mają bardzo silny zacisk szczęk. Chwyciwszy się mocno paszczą, potrafią nawet zawisnąć na obiekcie, na którym się uwiesiły, całym ciężarem swojego ciała. Już jako pisklęta, względnie smoki w nastoletniej formie, szponiaki są dość zwinnymi i szybkimi lotnikami. Szponiak to jedyny smok, którego dorosła forma nie pojawia się w żadnym filmie ani odcinku serialu. Dlatego nie wiemy, jak wygląda. Szponiaki pełnią w filmie Jak wytresować smoka 2 podobną rolę jak straszliwce straszliwe w filmie Jak wytresować smoka. Są elementem humorystycznym ubarwiającym fabułę filmu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści szponiak.